trudu zagospodarowania przestrzennego to jeszcze nie są żadne inwestycje. I etapami do ustalenia tego studia są między innymi konsultacje społeczne. Macie Państwo czas na składanie swoich wniosków czy zapytań w związku z tym studium. I myślę, że dzisiaj takie spotkanie to jest kolejny etap przy ustaleniu tego studium. I ja w tej chwili oddam głos panu Piotrowi Foglowi, który będzie mówił tutaj na temat tego planu. I później służymy do Państwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji z zapytaniami, z wyjaśnieniami. Prosiłbym tylko jedno, że dyskutujemy na argumenty, a nie na krzyki i kto głośniej, to ma siłę przekonywania. Ja tutaj Państwu chcę zapewnić, że nie odejdziemy z tej sali, nie Państwo nie utrzymacie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Tyle z mojej strony, Panie Piotrze, oddaję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w takim układzie przystępujemy do, mam nadzieję, aczkolwiek pełnej informacji, dyskusji publicznej na temat studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ja się nazywam Piotr Fogel, jestem urbanistą, czyli osobą, która przygotowuje w imieniu pana wójta i we współpracy z gminą taki dokument. Mam do tego wiedzę teoretyczną, praktyczną, wobec tego służę również Państwu w czasie wyjaśnień. W kwestiach organizacyjnych, tutaj bardzo się często będzie pojawiało w czasie naszej dyskusji takie bardzo... Proszę mnie, kto jest tutaj jeszcze na pytanie? Proszę bardzo. To ostatni zamknięty, dobrze? W czasie naszego spotkania będzie kilka razy padało takie bardzo brzydkie słowo procedura. Ona wynika z przepisów prawa, wobec tego na sam początek ogromna prośba. Tutaj po sali puściłem listę obecności. Prośba o to, żebyście się Państwo na tą listę wpisali. Tak po prostu proszę przepisy o to, żeby lista obecności była załącznikiem do takiego protokołu z dyskusji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, protokół z dyskusji będzie przygotowany i będzie również publicznego wglądu możliwy. Wobec tego ogromna prośba, jak Państwo będziecie zabierali głos, to po pierwsze nie wszyscy naraz i po drugie bardzo poproszę o przedstawianie się z imienia i nazwiska. Nic więcej, nie interesuje mnie adres, numer, PESEL. Dlaczego nie wiem? Dlaczego? Już Panu pokazuję dlaczego. Czyli ujawnię. Proszę Pana, jeśli Pan pozwoli, to już Panu pokazuję dlaczego. Proszę Państwa, mamy akt prawny, który się nazywa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. I tutaj jednym z punktów jest pokazanie, w jaki sposób powinien wyglądać protokół z dyskusji publicznej. Tak? Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niezbyt czytelne dla Państwa, którzy siedzą z tyłu, ci, którzy siedzą z przodu, widzą. I mamy w punkcie drugim głos w dyskusji zabrali imię, nazwisko, nazwa organu, tak? Czyli może być Jan Kowalski, ewentualnie przedstawiciel firmy transportowej. No to już, żeby było wiadomo tak naprawdę, wiadomo o co chodzi. Nie interesują mnie Państwa pozostałe dane typu adres, numer PESEL, data urodzenia. No szkoda jeszcze, że Pan tego nie ma. Ale to i to jest. Proszę Pana, ma Pan 460 mądrych ludzi, którzy również w Pana imieniu decydują o pewnych rzeczach w Polsce. Proszę do nich z tymi sprawami. Proszę Państwa, na początek, żeby była tak naprawdę wyjaśniona kwestia, o czym rozmawiamy, ze względu na to, że sam plan studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest dosyć długa, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Proszę Państwa, studium to jest tak naprawdę bardzo drobiazgowa analiza wszystkich kwestii związanych z tematem, którego ona dotyczy, a dotyczy ona zagospodarowania przestrzennego. To jest pierwsza kwestia. Studium uwarunkowań, czyli tak naprawdę musimy przeanalizować i przeanalizowaliśmy wszystkie ważne zagadnienia, które są niezbędne dla podejmowania decyzji w planowaniu przestrzeni. Co to są tak naprawdę te kwestie? Po pierwsze, to są sprawy, nie chcę ich w żaden sposób waloryzować. To są kwestie komunikacyjne. W jaki sposób wygląda układ komunikacyjny, czy on się będzie zmieniał. To są kwestie z zakresu ochrony przyrody, z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, istniejącego stanu zagospodarowania. To są wreszcie wnioski mieszkańców, które mieszkańcy składają do takiego dokumentu. Chodzi o to, żeby po prostu mieć wszystkie dane wejściowe, po to, żeby na ich podstawie określić ten wynik analiz, czyli kierunki zagospodarowania przestrzennego. W jakim kierunku będzie się zmieniała przestrzeń? Czy będziemy szli w kierunku terenów rolniczych, czy w kierunku terenów mieszkaniowych, czy w kierunku jeszcze jakiś inny. Proszę Państwa, bardzo ważne informacje na temat studium i po to, żebyśmy nie mylili pojęć, bo studium to nie jest pozwolenie na budowę, na podstawie którego ktokolwiek będzie mógł cokolwiek zrobić, tak, dostanie taki twardy materiał do ręki, na podstawie którego będzie mógł twierdzić, że tak, ja już mam. Proszę Państwa, studium jest zapisem polityki przestrzennej, czyli pewnego pomysłu, pewnej idei na zagospodarowanie przestrzeni. I to, co jest bardzo ważne, zapisy studium są wiążące dla planów miejscowych. Czyli jeśli gmina przystąpi do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, to to, co jest zapisane w studium, powinno zostać uszczegółowione na etapie planu miejscowego. Powiedziałem, to nie jest prawo miejscowe i nie dostaniecie Państwo na podstawie studium pozwolenia na budowę. Bardzo wiele osób, szczególnie na terenach podmiejskich, pod dużymi miastami, jeżeli ma w studium tereny pod zabudowę mieszkaniową wskazane, to uważa, że w zasadzie można się już budować i można robić nowe osiedla. Proszę Państwa, studium opracowuje się dla obszaru całej gminy. Składa się, to co ważne, z części tekstowej i z części graficznej. Tutaj przed Państwem leżą mapy w zmniejszeniu. Ja u siebie mam materiały, wziąłem tutaj z Urzędu Gminy materiały, które są do Państwa dyspozycji. Możecie je Państwo na wszystkie możliwe sposoby oglądać. Pamiętajcie Państwo o jednym. Studium, oprócz tego, co jest narysowane na mapie, posiada również swoją część tekstową, która opisuje, komentuje ten rysunek. To, z czego sobie wszyscy chyba zdają sprawę, że każda kwestia związana z zagospodarowaniem przestrzennym rodzi konflikt. No bo nie ma dwóch Polaków, którzy by się byli w stanie dogadać, prawda? Tam, gdzie jest dwóch Polaków, najczęściej są trzy opinie. I to, co jest ważne, studium można zmieniać. To nie jest dokument, który jest opracowany raz na całe życie. Państwo, Rada Gminy Zawidz przyjęła studium w 2000 roku, czyli prawie 15 lat temu. Od tego czasu sporo się zmieniło, wobec tego jest kwestia, czy potrzeba jego opłatowania. Czy ja mogę panów poprosić o... Ale bardzo bym prosił o nieprzeszkadzanie. Bo ja jestem po 4 dniach klimatyzacji w samochodzie, za chwilę obawiam się, że nie jest 1000. Proszę Państwa, wobec tego, w jaki sposób wygląda krok po kroku nasza praca nad studium? Po pierwsze, trzeba było przeanalizować to studium, które obecnie obowiązuje z 2000 roku. Tak jak powiedziałem, Rada Gminy podjęła uchwałę 31 grudnia 2012 o przystąpieniu do opracowania tegoż dokumentu. I był czas na taki formalny, proceduralny, czas na składanie wniosków w sprawie studium. Do tego dokumentu wpłynęły 3 wnioski, już je Państwu pokazuję, słownie 3. Tak? 2 z nich dotyczyły lokalizacji elektrowni wiatrowych. To jest wniosek złożony przez jedną instytucję. To jest wniosek złożony przez drugą instytucję. Ale pan wymieni, jakie to są tereny. Proszę. Jakie to są miejscowości? Tutaj ma pan drogę krajową nr 10, czyli to są okolice Milewa Osieka.
tutaj jesteśmy na południe od drogi 10 i tu był bardzo mały wniosek, jeden na jakąś taką malutką, trzydomową piaskownię, żwirownię. Proszę Państwa, kolejna kwestia to jest opracowanie projektu studium w wersji tekstowej i graficznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Potem ten dokument był uzgodniony i zaopiniowany przez wszystkie instytucje, które w tej sprawie mają się wypowiedzieć. I teraz jesteśmy na etapie wyłożenia do publicznego zbioru. Każdy z Państwa może się z tym dokumentem zapoznać dokładnie i uczestniczyć dzisiaj w dyskusji publicznej, tak? Do 5 sierpnia, jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakieś zastrzeżenia co do tego dokumentu, można składać uwagę. Po 5 sierpnia dokumentem po rozpatrzeniu Państwa uwag będzie skierowany do uchwalenia. No i teraz, jak wygląda kwestia uwagi, którą Państwo możecie złożyć, bądź nie do takiego dokumentu. Jeśli wpływa uwaga do projektu studium, organem, nazwijmy to pierwszej instancji, który ją rozpatruje, jest Pan Wójt. Tak? Ja jako projektant przygotowuję pewną propozycję opinii, natomiast ostateczną instytucją jest tutaj Pan Wójt. I teraz Pan Wójt może taką uwagę rozpatrzyć negatywnie bądź pozytywnie. Jeżeli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy cała sprawa niejako kończy się. Zostaje uwaga wprowadzona do rysunku, na rysunek albo do tekstu. I sprawa jest zamknięta. Jeżeli natomiast Pan Wójt stwierdzi, że on się nie zgadza z uwagą, którą złożyli mieszkańcy, kolejną instytucją, która może podtrzymać lub zmienić decyzję Pana Wójta, są radni, rady gminy, tak? I teraz radni mogą stwierdzić, że Pan Wójt miał rację i wtedy podtrzymują stanowisko Pana Wójta, że uwaga jest rozpatrzona negatywnie, albo mogą stwierdzić, że no, Pan Wójt jednak mógł być troszkę bardziej wyrozumiały, albo jednak nie wszystkie aspekty wziął pod uwagę, no i teraz możemy to zmienić. Tak to wygląda. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie związane z całą treścią studium uwarunkowań, no to proszę Państwa, z tak istotnych kwestii dało się wyróżnić 6, które mają bezpośredni wpływ na stan zagospodarowania przestrzennego. Takich najbardziej kluczowych. Nie zależy mi na tym, żeby w tej chwili opowiadać Państwu o tym, że cała gmina jest wodociągowana, że macie Państwo oczyszczalnię ścieków, bo to nie o to chodzi, prawda? Te takie kluczowe to jest położenie przy drodze krajowej numer 10, przez co bardzo dobra dostępność komunikacyjna, korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, to nie ulega żadnej wątpliwości, jeśli chodzi o jakość gleby, jeśli chodzi o kształtowanie terenu, jeśli chodzi o meliorację, no dużo rzeczy można by było powiedzieć. Ponieważ jednym z aspektów zmiany studium jest kwestia możliwości lokalizacji na terenie gminy Zawidz elektrowni wiatrowych, wobec tego również przeanalizowaliśmy warunki dla rozwoju tejże energetyki i są one tutaj korzystne. Mam pytanie. Teraz ja mówię. Kolejna kwestia to są stosunkowo niekorzystne procesy demograficzne. Mówiąc krótko, bardzo zmniejsza się liczba ludności u Państwa. Jeszcze się zmniejszy. Proszę? Jeszcze się zmniejszy, dzięki Panu. Dziękuję. Więc ja powiedziałem, że zmniejsza się. Jeżeli miałbym do Pana taką prośbę, spróbujmy nie być dla siebie złośliwi, dobra? Nie jesteśmy. Dlaczego? Bo tak, bo znamy się od 20 minut. Bardzo proszę. I proszę Państwa, kolejna kwestia, stosunkowo niska presja inwestycyjna oraz decyzje o warunkach zabudowy jako główne narzędzie gospodarowania przestrzenią, co sprawia, że no, jest tutaj mało przewidywalne rzeczy mogą się wydarzyć. Proszę Państwa, tak wygląda projekt studium, który leży tutaj u Państwa w dwóch postaciach. Pierwsza część to są zebrane wszystkie uwarunkowania. Druga część to są kierunki zagospodarowania przestrzennego. W zasadzie można by było powiedzieć, że gmina się dzieli na takie dwie istotne części. Wszystko to, co dzieje się na północ od drogi krajowej nr 10 i wszystko to, co dzieje się na południu od drogi krajowej nr 10. Choć między Bogiem a prawdą taką istotniejszą linią podziałową jest linia kolejowa. To wszystko, co jest na północ od linii kolejowej, tuż troszkę bardziej na północ od Zawidza, objęte jest formą ochrony przyrody i tam już wiadomo, że niektórych inwestycji realizować nie można. Proszę Państwa, propozycja demograficzna
Dla gminy zapis wygląda tak. Czyli jesteśmy w tej chwili na etapie około 7 tysięcy z małym obrągiem liczby mieszkańców. Natomiast trend zarówno dla gminy, jak i dla powiatu, jak i dla całej Polski jest taki, jaki jest. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, wszystkie tereny na całej gminy, tak zwane tereny funkcjonalne, zostały podzielone na kilka takich istotnych z punktu widzenia jakości inwestowania miejsc. A więc pierwsza kwestia to są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i one są związane głównie z miejscowością Zawic Kościelny, ze względu na to, że tutaj ten udział zabudowy nierolniczej jest stosunkowo najmniejszy. Następnie mamy tereny przy dominującym udziale zabudowy zagrodowej. Tereny wybitne, takiej zabudowy zagrodowej rozsianej wśród pól. Tereny wydzielonych usług publicznych. Co to są usługi publiczne? Szkoły, przedszkole, poczta i tak dalej. Do nich zaliczane są także kościoły. Tereny aktywności gospodarczej, czyli wszędzie tam, gdzie może przeważać funkcja usługowa produkcyjna. Oraz tereny rolniczej aktywności gospodarczej, no to związane przede wszystkim ze sprawami uciążliwości. Oraz tereny rolne z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Jeszcze mamy kilka wydzieleń. To są tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, powierzchniowa eksploatacja surowców, cmentarze, zieleń, tereny rolnicze, obniżenia dolinne, wody i lasy. I w zasadzie, gdybyście Państwo popatrzyli na te mapy, które, znaczy na tą jedną mapę, która jest, na mapę kierunków zagospodarowania przestrzennego, to cały teren gminy jest podzielony na właśnie te funkcje. Szczegółowo one są opisane w części tekstowej. Co na którym terenie można robić, co na którym terenie robić się nie powinno. Proszę Państwa, jeśli chodzi o przeznaczenie terenu, to wygląda ono właśnie tak. Tu macie Państwo tą pierwszą funkcję z dominacją zabudowy, znaczy z dużym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tu macie Państwo duże takie połacie terenów z zabudową zagrodową. Te takie pieprzyki, tak, rozsiane po całej gminie, to jest zabudowa zagrodowa, tak izolowana wśród pól. I teraz to, co pewnie Państwa bardzo będzie interesowało, tu macie Państwo takimi obszarami na ciemno-żółto pozaznaczone tereny, na których dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię elektryczną. I proszę Państwa, żeby była jasność sprawy, wraz z tymi inwestycjami istnieje konieczność, zgodnie z przepisami, wyznaczenia strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Po to, żeby nie rodzić tak naprawdę konfliktów. W specyfice naszej, jako Polaków, jest to, że najpierw kupujemy działkę, nie sprawdzamy, o co chodzi, a potem protestujemy przeciwko budowie drogi, która jest wskazywana na tym terenie od iluś lat. Wobec tego jest potrzeba wskazywania takich stref ochronnych i do tego zobowiązują nas przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proszę Państwa, takie ograniczenia w zabudowie mogą dotyczyć lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji, usług publicznych i innych rzeczy. To wszystko jest opisane w części tekstowej, o tym pewnie za chwileczkę będziemy rozmawiali. Ale tak naprawdę to nie są jedyne ograniczenia, które w inwestowaniu, które się pojawiają u Państwa na terenie gminy. Ograniczeniem jest na pewno możliwość lokalizowania w zbyt małej odległości od gazociągu. Pewne ograniczenia wprowadza obszar chronionego krajobrazu. Jest spory i bardzo interesujący, myślę, dla Państwa również problem stanowisk archeologicznych. Są obszary szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wzdłuż rzeki Sierpienicy. No i kwestia cmentarzy, tam też przepisy związane z odległościami sanitarnymi od cmentarzy tutaj. Proszę Państwa, kwestia komunikacji. Tak jak Państwo wiecie, główną drogą jest droga krajowa nr 10, ona łączy Płońsk z Szczecinem. I teraz tak, na dzień dzisiejszy jest to droga główna ruchu przyspieszonego. Cóż to oznacza? Otóż każda droga ma swoją, do każdej drogi jest przypisana jej klasa, a to, co się z tym wiąże, również dostępność takiej drogi. Nie na każdą drogę można wjechać z każdego
z każdego zabudowania. Nie każda droga może być włączona do takiej drogi. Na dzień dzisiejszy w tym stanie, który jest, jest to droga główna ruchu przyspieszonego. W dokumentach, które są przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa nr 10 jest planowana jako droga ekspresowa. To oznacza, że będzie po pierwsze ograniczona jej dostępność. Będzie to droga ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. I to, co się z tym również wiąże, te zabudowania, które są położone wzdłuż drogi, które mają na dzień dzisiejszy możliwość bezpośredniego zjazdu na tę drogę, będą musiały, do tych zabudowań będzie musiała być wybudowana droga serwisowa. I teraz, proszę Państwa, kolejna kwestia jest taka, że tutaj w okolicach Grąbca jest projektowany, czy zakładany nowy przebieg tejże drogi. Przy czym teraz, żeby Państwa nie niepokoić, aż za bardzo, dwie kwestie trzeba podnieść. Po pierwsze, nikt nie wie, kiedy ta droga będzie robiona. To jest raz. I dwa, dokumenty, na podstawie których to zostało Państwu przekazane, są z początku XXI wieku. Innych dokumentów na ten temat nie ma. Jeśli weźmiecie Państwo wszelkiego rodzaju rozporządzenia, czy ministra transportu i budownictwa, czy obecnie pani wicepremier Wieńkowskiej, gdzie mowa jest o tym, w jakiej kolejności, które drogi są najważniejsze, drogi krajowej nr 10 na tym odcinku tam nie ma. Czyli wszystko na to wskazuje, że będzie ona pozostawiona przynajmniej na najbliższych kilkanaście, być może kilkadziesiąt lat w stanie niezmienionym. Natomiast jeszcze jedną ciekawostkę Państwu powiem. Otóż ostatnimi czasy pojawił się również pomysł, który forsuje marszałek województwa mazowieckiego, a mianowicie przyciągnięcia drogi krajowej nr 10, właśnie drogi ekspresowej, w kierunku Płocka, tak? Czyli zwróćcie Państwo uwagę, ta droga, która dzisiaj idzie tak, prawda, tu jest Dobin, Zawic, do Sierpca, miałaby od Płońska iść blisko Płocka na południe od Gozdowa, na południe od Łochowa, przez Starą Białą, w tamtym rejonie. Tego, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo. Nikt nie wie tak naprawdę, w jaki sposób ta trasa będzie realizowana, czy będzie realizowany wariant ten, czy będzie rozbudowywany wariant ten. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej kwestii. Dosyć istotną rzeczą dla inwestowania w gminie Zawic jest sprawa stanowisk archeologicznych. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że na terenie gminy archeolodzy wskazali ponad 300 miejsc, gdzie w zasadzie próba wbicia szpadla czy robienia jakiejkolwiek inwestycji powinna być z nimi skonsultowana, powinna być z nimi uzgodniona ze względu na to, że mogą tam występować jakieś ślady dziedzictwa. No i jest tego sporo, szczególnie w południowej części gminy. Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu. Bardzo proszę, jeżeli macie Państwo jakieś pytania. Ja mam pierwsze pytanie. Czy wszyscy Państwo się wpisaliście na listę? Nie. A gdzie jest lista? Czy mógłbym ją poprosić? Nie.